Halleluja! Drodzy przyjaciele, dzisiaj jest naprawdę piękny dzień. Dzisiaj każdy z was ma szansę, aby usłyszeć kilka słów prawdy. Nazywam się Artur Ceroński i osobiście spotkałem Jezusa w moim życiu. Słowo Boże mówi, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Chcę, żebyście dowiedzieli się, że ten Bóg, o którym trąbi ten cały naród, nie ma nic wspólnego z systemem politycznym, religijnym ani społecznym. Ten Bóg to osoba. Ja osobiście spotkałem tego Boga w 2001 roku. Kochani, ja mając 17 lat zamordowałem człowieka. Brałem narkotyki. Trzykrotnie umierałem od kokainy na ulicach tego miasta. Byłem mordercą, dealerem narkotyków i bandytą. Byłem człowiekiem, który działał w zorganizowanej grupie przestępczej. Ale w 2001 roku, kiedy siedziałem po raz trzeci w więzieniu, w moje ręce wpadła Biblia i kiedy zacząłem ją czytać, usłyszałem te proste słowa: kocham Ciebie, umarłem za Twoje grzechy. Żaden sędzia w tym mieście nie chciał dać mi prawa do tego, aby być prawdziwie wolnym. Każdy skazywał mnie za to, co zrobiłem i mieli rację. Ale wtedy, w 2001 roku, Jezus Chrystus wjechał w moje życie jak Microsoft na rynek. On przyszedł do mojego życia. On uświadomił mi, że nie jestem skazany na porażkę. Przyjaciele, Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brali chwały Bożej, ale są uzdrowieni, uwolnieni, zbawieni za free przez niezasłużoną ofiarę Jezusa Chrystusa. Każdy z was, jeśli uwierzy w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych i wyzna ustami swoimi, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony. Będzie zbawiony. To nie jest religia. To nie jest system religijny. To nie jest kościółkowość. To jest realność spotkania z Bogiem. Bóg jest żywy. Bóg jest potężny. Bóg jest tym, który stworzył ciebie i mnie. I mimo, że spieprzyliśmy robotę przez naszych prarodziców Adama i Ewę, to On przyszedł na tą ziemię, umarł za moje i twoje grzechy, abyśmy mogli wejść do nieba i żeby ten frajer diabeł nie musiał nas dojeżdżać. To jest nieprawda, że zło na ziemi pochodzi od Boga. Zło na ziemi jest wynikiem decyzji ludzi. Słowo Boże mówi, że niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. To nasi prarodzice skrzenili robotę, a my zwalamy do dziś na Boga. Bóg jest dobry i tylko dobry, a diabeł jest zły i tylko zły. I wszystko zależy od Twojej decyzji. I Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. Nie pomoże Ci ksiądz, nie pomoże Ci kościół, nie pomoże Ci system, ale pomoże Ci Jezus. On, który umarł za moje i Twoje grzechy. Jeżeli chcesz, to dzisiaj uwierz w Niego. Uwierz, że On umarł za Ciebie. Uwierz, że Bóg Ci przebaczył. Nie usiłuj być dobrym. Wystarczy, że uwierzysz. Wystarczy, że uwierzysz, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Tą wiarą ściągasz łaskę, niezasłużoną przychylność Boga dla ciebie. Nie usiłuj, tylko weź. Jezus jest kozakiem. On ochronił się przed mocą diabła. On umarł, abyś ty mógł żyć. On uratował mnie, uratował moją rodzinę. Był na mnie wydany wyrok. Chcieli zabić mnie, moją żonę i naszego syna. On mnie chronił. On mnie doprowadził gdzieś do miejsca, w którym mogę publicznie głosić Ci te rzeczy. Nazywam się Artur Ceroński. Jestem człowiekiem, który spotkał Jezusa. Jestem zwykłym człowiekiem. I Słowo Boże mówi, że to zbawienie jest dla każdego. Nie ma lepszych i gorszych. Grzech to nieposłuszeństwo Bogu, a nieposłuszeństwo Bogu to indywidualizm. Ale wystarczy, że padniesz na kolana, powiesz: Jezus, ja chcę oddać Ci moje życie, ja chcę, żebyś zaczął rządzić w moim życiu, a On przyjdzie do Ciebie w mocy Jego Świętego Ducha i uratuje Cię. Uzdrowi Cię z każdej choroby, wyprowadzi Cię z każdej patologii i będziesz szedł przez życie jak zwycięzca. Nie zwalaj winy na diabła, bo to jest zwykła pała. Nie mów: Boże, to Twoja wina, że mnie stworzyłeś takim, jakim jestem. Nie miej pretensji do ludzi. Po prostu uznaj to, że Twoje życie potrzebuje Zbawiciela. Jezus Chrystus jest dziś taki sam jak wczoraj. Kto z was, którzy mnie słuchacie teraz, chcecie powierzyć swoje życie Jezusowi tam, gdzie jesteście? Jeżeli chcesz oddać Mu swoje życie, podnieś swoją rękę. Podnieś, żebym Cię widział. Pomodlę się teraz z Tobą.
Zaufaj Jezusowi! Zaufaj Mu! Zaufaj Mu w to, że On umarł za Twoje grzechy, że wstał z martwych, że żyje! Przyjaciele, jestem prostym człowiekiem. Mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia za sobą. Jestem człowiekiem, który spotkał Jezusa i nie mam żadnej własnej sprawiedliwości. Skorzystaj z tego, co mówię. Weź to, co mówię. Dzisiaj jest dzień, kiedy może się zdarzyć cud w Twoim życiu. Kiedy możesz zmienić swoje życie. Po śmierci nikt Cię nie będzie pytał, czy jesteś katolikiem, protestantem, czy też rozdawałeś ubogim jedzenie, albo czy byłeś porządnym człowiekiem. Na sądzie Bożym zapytają Cię tylko o jedną rzecz. Czy będąc tu na ziemi zaufałeś Jezusowi Chrystusowi jako zastępczej ofierze za Twoje grzechy? I tam nie będzie dyskusji z Bożą, bo nie ma posi. Taka jest kicha, że nie ma posi. Jest wielki Bóg, który tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest dla mnie i dla Ciebie. Nie kozacz, nie mów, ja nie potrzebuję. Nie myśl sobie, że jesteś kimś szczególnym. Używasz 6% mózgu i składasz się z 80% wody. Człowieku, zrozum, że jesteś tylko i wyłącznie marnym bytem. Bez Boga jesteśmy niczym, ale z Bogiem jesteśmy bogami jak On. Przyjacielu, jeszcze dziś wybierz Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Porzuć religię, porzuć humanizm, porzuć system jakikolwiek, który Ci mówi, że masz być lepszy, czy masz się naprawić, lub mówi Ci, że nie musisz mieć Twojego Boga. Porzuć to wszystko i oddaj Mu swoje życie. Przyjaciele, w związku z tym, że narobiło nas się bardzo dużo w tym kraju, założyliśmy wspólnotę, nazywamy się Kościół Mocy. Nie jesteśmy związani z żadnym ruchem w tym kraju. Spotykamy się w każdą niedzielę na ulicy Kasprzaka 24 w tym pięknym mieście. Uzdrawiamy chorych za darmo, wypędzamy demony, przynosimy ludziom pełną Ewangelię. Jeżeli chcesz, to przyjdź na to spotkanie i doświadcz Bożej mocy. Jeszcze dzisiaj możesz wziąć swój cud. Niech te słowa nie dają Ci spać i kiedy będziesz próbował coś zjeść, niech odbierają Ci apetyt. Myśl o tym, niech to pracuje w Tobie. Potężny Święty Duchu, ja modlę się teraz o tych ludzi, którzy słyszeli te poselstwo. Niech Twoja moc przeniknie każdego z nich. Niech dzisiaj będą przekonani o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Niech Twoi aniołowie otaczają ich potężny wielki Boże i przyprowadzają ich do miejsca, w którym będą rozumieli swoją obecną pozycję. Ja Ci, diable, teraz przypominam, że nie masz prawa do tego miasta. Nie masz prawa do tych ludzi. Ja przeklinam Twoje działania i zabraniam Ci wpływać teraz na umysły tych ludzi, którzy słuchają tego poselstwa. W imieniu Jezusa.